Cześć moi drodzy, witam Was ponownie w smakowitych daniach. Zapraszam dzisiaj na pyszne batony bez pieczenia z płatków kukurydzianych i orzechów. Jest to bajecznie prosty przepis, wystarczy tylko wszystkie składniki połączyć z rozpuszczonym masłem, przełożyć do formy, a następnie odczekać, aż wszystko zastygnie. Polecam i zapraszam do oglądania filmiku. Przygotowanie batonów rozpoczynamy od posiekania orzechów ziemnych na niezbyt drobne kawałki. Tak samo siekamy orzechy włoskie. W garnku na małym ogniu rozpuszczamy masło, wsypujemy cukier i wlewamy miód. Dodajemy kakao i wszystko dokładnie mieszamy. Do gorącej masy wsypujemy płatki kukurydziane, orzechy włoskie oraz ziemne. Wszystkie składniki dokładnie łączymy i zdejmujemy garnek z ognia. Do formy wyłożonej papierem do pieczenia przekładamy jeszcze ciepłą masę z masła, płatków i orzechów. Wyrównujemy ją łyżką, lekko dociskając, a następnie przykrywamy papierem do pieczenia i obciążamy czymś ciężkim, na przykład książką. Formę z masą kukurydziano-orzechową wkładamy na kilka godzin do lodówki, aby zastygła. Po wyjęciu z lodówki kroimy w prostokąty. Tak przygotowane batoniki przechowujemy w lodówce. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na bloga smakowitedania.blogspot.com.